Witajcie. Dzień dobry. Bracia i siostry, dzisiaj kolejne antidotum 738. Wczoraj słyszałem, że głośno było na internecie, bo się podcast z Krzysiem Sawińskim pojawił i tam dużo informacji do mnie dociera. Burza mózgów, to dobrze. I chwała Panu. Niech dobro idzie w świat, niech ludzie wiedzą o tym, że Jezus działa i niech Jego mocy będzie więcej niż mniej. Chcemy więcej niż do tej pory, żeby na tym nie poprzestać. Amen. Dobra, dzisiejsze słowo na wtorek mamy, pierwsze czytanie będzie z drugiego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, kawałek dalej. Posłuchajcie. Bracia, Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży Chrystus, Jezus, ten, którego głosiłem wam, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w nim są na tak. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze amen, Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Oto Słowo Boże. I Bogu niech będą dzięki. Tu takie trzy główne, ważne zdania z tego czytania dla mnie. I tym, no tam, nie będę całego początku, bo on długie te zdania robi, ale dobra. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak, albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w nim są na tak. I na tym się chciałbym wpierw skupić. Wszystkie obietnice, jakie Bóg dawał. Wiecie co, można by się z jednej strony przyjrzeć całemu życiu Chrystusa. To nie jest może dużo, bo opisane mamy w sumie te trzy lata dość dokładnie, wcześniej nie mamy za dużo. I można by też się przyjrzeć całemu Staremu Testamentowi, no i tu już mamy obszerną ilość ksiąg do przeczytania, i przyjrzeć się, ile obietnic po drodze w całym Starym Testamencie Bóg składa człowiekowi. I teraz, gdy sam Bóg Jezus staje się człowiekiem, to widzimy, że jakby nie było w nim, te wszystkie obietnice się spełniają w Jezusie Chrystusie. A skoro my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga, to przez wiarę, to ta wiara będzie jakby też kluczowa, przez wiarę mamy prawo te obietnice też odebrać. Skoro Jezus jest naszym wzorem, ideałem, do którego zdążamy, a Bóg nie jest dwuznaczny, jak to Paweł opisuje, w Bogu nie ma tak i nie. Jak Bóg mówi tak, to jest tak, a jak Bóg mówi nie, to jest nie. A nie, że coś będzie dla Niego tak i nie. Kocham Cię i nie kocham, nie? Albo chcę dla Ciebie dobra i chcę niedobra dla Ciebie, albo... No, albo tamte różne, nie? Bóg nie jest taki jak my. No, bo gdyby był taki jak my, no to od jego humorów by dużo mogło zależeć i samopoczucia, i zjedzonego obiadu, nie? A więc skoro w Jezusie się to wszystko wypełnia i Bóg pokazuje nam, że w jednym człowieku, Jezusie, może się to wszystko wypełniać, to Bóg chce ci powiedzieć, że my w Nim, w tym Jezusie mamy pewność tego, że Bóg tego chce. To jest dla nas bardzo ważne, dla ciebie i dla mnie. Jezus jest naszą gwarancją, że Jezus umiera na krzyżu. Jezus, bym nawet powiedział, no to już padło parę razy na antidotum, przypieczętowywuje swoją krwią, że Bóg jest na tak i że Bóg to wszelkie błogosławieństwo, które ma dla ciebie i dla mnie, ono jest prawdziwe i Bóg nie jest na tak i nie. I to, co bym dzisiaj jakby najbardziej chciał, żeby zostało takie przeskoczone w naszych głowach, przy niektórych głowach, tak? Czyli tych, których jeszcze nie zostało przeskoczone, to przede wszystkim Bóg dla ciebie konkretnie chce być dobry. Ale jak dobry, to nie dobry i trochę zły, nie? Bóg chce dla ciebie tylko dobra i to jest jego zamiar. I Paweł nam to też próbuje po prostu powiedzieć i pokazuje, że my gwarancję tego wszystkiego mamy właśnie w Jezusie Chrystusie. I to, o ile wszystkie spisane wcześniej obietnice Boże były no jakby w wersji papierowej, tak, one były w ustnej przekazywane, spisywane i ktoś mógłby powiedzieć, to jest tylko książka, to Jezus
to już nie jest tylko książka, nie? Jezus jest już konkretną osobą, która przychodzi i która w sobie łączy ten Stary, Nowy Testament. I Jezus bardzo pięknie, bym powiedział, w tym Nowym Testamencie, tak naprawdę, no w sobie, ale w tym swoim życiu, to, co nam przedstawia w tych czterech Ewangeliach, to przedstawia nam potwierdzenie tego wszystkiego, co było w Starym Testamencie. On potwierdza to, że Bóg jest na tak do twojego życia, Bóg jest na tak do twojej dobrej zmiany, Bóg jest na tak do tego, żeby Boże obietnice się w tobie, bracie i siostro, spełniły. Amen. Więc to jest bardzo ważne, że Bóg nie jest taki dwoisty, nie? Że Bóg się nie zachwieje w decyzjach, nie? Tylko oczywiście będzie mu się podobał ten, który w to wierzy, dlatego Paweł o tym pisze, żeby sobie zobaczyć, że w Nim, w Jezusie mamy to wszystko, więc jak mówisz, stajesz przed Ojcem i mówisz, ale Ojcze, ja w Jezusie mam to, tak, masz to, żeby to była twoja taka gwarancja, nie? Drugie to zdanie, nie wiem, czy nie przeskoczyłem, chyba nie, dlatego też przez Niego wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę, czyli mamy ukierunkowanie, nasze amen, czyli niech tak się stanie. To jest w sumie tak bardzo mało, dlatego też przez Niego, czyli przez Jezusa, wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę. Nasze amen, czyli nasze mówienie, Boże, niech tak się stanie. Ale co niech się stanie? Pamiętajcie, że z życia Jezusa mamy jakby wziąć wszystko, no z tym jednym wyjątkiem. Nasze życie nie jest dla odkupienia świata, w sensie to ty nie masz wisieć na drzewie krzyża, dla zbawienia świata. Możesz za miłość oczywiście być skazany na śmierć, możesz być zabity, możesz być poturbowany, możesz być biczowany, możesz być okradany, policzkowany, no przeróżne formy prześladowania mogą cię spotkać, nie? Ale nie ty masz być ofiarą przebłagalną. To zrobił Jezus. To jest to jedno takie wyjątkowe, co trzeba wyjąć z mojego, twojego życia. Nam się to nie należy w żaden sposób. To On miał być tym, który umarł na drzewie krzyża dla zbawienia ludzkości. Ja z powodu, że żyję zbawieniem, mogę zostać przez kogoś zabity, nie? Dobrze, teraz tu kierunek tego błogosławieństwa, Bogu na chwałę. Czyli jeżeli wchodzę w błogosławieństwo, które otrzymuję od Boga, czy odbieram od Boga, bo to właśnie przez wiarę odbieram od Boga, to Bogu na chwałę. Jeżeli chwałę przypiszę sobie, to wcześniej czy później diabeł zniszczy moje życie. I to jest jeden z tych powodów, dlaczego czasem wielcy, piękni ludzie, znaczy piękni, rozumiem, pięknie żyjący dla Boga, potrafią dać się łatwo skasować. No to jest ten moment, kiedy możemy tą granicę przenieść kawałek dalej i sobie przypisać chwałę. Ale to ja jestem, nie? Wow, ale mi wyszło, nie? To w Bogu oczywiście, więc On tu przypomina, dlatego też przez Niego, przez Jezusa wypowiada się nasze amen, niech tak się stanie, Bogu na chwałę. Czyli Panie, przyjmuję każde dobro z Twoich rąk, Tobie na chwałę. Nie sobie na chwałę. Tobie na chwałę przyjmuję każde dobro. I trzecie, co chcę się podzielić, tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. Czyli tym zaś, który umacnia nas razem z wami, czyli nas, to mówi Paweł teraz o sobie współczesnej, razem z wami, czyli z tymi, do których pisze, czyli także ciebie i mnie, bo my też należymy do tego grona, mimo że nie jesteśmy w Koryncie, nie? Z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg. I tu mówi, że jesteśmy namaszczeni i tym, który nas namaszcza, jest sam Pan Bóg. Czyli no nie możemy sobie tutaj nic w żaden sposób przypisać. I teraz jest On też wycisnął nas pieczęć i zostawił zadatek, uwaga, ducha w sercach naszych. Dał nam zadatek ducha. To fajnie mówi, bo wycisnął nas pieczęć, czyli taka pieczątka to jest takie coś, co potwierdza na kopercie, że została opłata dokonana. Też tam jest data zazwyczaj, która to jest punkt, który punkt miał być apteczny, który punkt pocztowy, żeby było wiadomo, jak ta, którędy ta poczta po prostu idzie, nie? Skąd to pochodzi, dokąd, w jakim punkcie to teraz było, nie? I takim tą naszą taką pieczęcią jest po prostu duch. Tą pieczęcią niech będzie Duch Święty w sercach naszych, czyli na moim sercu, czyli to tak naprawdę w głębi mego całego życia, człowiek, który mnie spotka, ma zobaczyć, że jestem człowiekiem duchowym. I Bóg nam to dał, Bóg nam to dał. Po stronie Boga zostało zrobione wszystko. My tylko to odbieramy. Dla osób, które jeszcze nie mają tego doświadczenia chrztu w duchu, które jeszcze nie mają tego doświadczenia nowego narodzenia,
no to chcę wam polecić, albo gdzieś się zapiszcie na kurs Nowe Życie, gdzieś może blisko was, czy gdziekolwiek, no wyjedźcie, weekendowy, albo możecie na naszym kanale zrobić sobie też online seminarium o Nowe Wiary, lub gdzieś na żywo, tam gdzie będziemy, przeżyć 8-tygodniowe rekolekcje, zakończone właśnie tym chrztem w Duchu Świętym, żeby ta pieczęć ducha, którą tak naprawdę już na chrzcie otrzymujemy, tylko tam nie ma tego naszego tak. A tutaj to amen ma być wypowiedziane w Chrystusie, jak było wcześniej powiedziane. Moje niech tak się stanie, Bogu na chwałę. No to tyle chciałem powiedzieć. Amen. Amen. Dzisiaj bardzo mały fragment psalmu 119, bo to najdłuższy psalm. 5 wersetów. Najdłuższy psalm w Księdze Psalmów. Natomiast on jest naprawdę tak przepiękny. On cały opowiada o prawie pańskim, opowiada o Słowie Bożym, tym, co, czym to Słowo jest, co to Słowo w nas robi, do czego to Słowo nas zaprasza. Ja wam naprawdę bardzo polecam ten psalm 119, bo jest cudowny, przepiękny, odkrywczy. Ja wiem, że wy tam odkryjecie wiele nowych rzeczy dla siebie, dla swojego życia. I też chciałabym teraz, zanim jeszcze zacznę czytać, podziękować wam za wszystkie przepisy na sałatkę z kalafiora. Po prostu jest tyle rodzajów, że ja podzielę ten kalafior przynajmniej na 3 i zrobię 3 rodzaje sałatek. Także bardzo wam dziękuję za te odpowiedzi, za te przepisy. Dzięki bardzo, wykorzystam je wszystkie. I czytam psalm. Okaż swym sługom pogodne oblicze. Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne. Dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Zaczerpnę powietrze otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czynisz z miłującymi Twe imię. Umocnij moje kroki Twoim słowem, niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. No tu zaledwie tyle wersetów, kilka, a tak dużo się dzieje. To, co mnie dotyka dzisiaj w tym fragmencie tego psalmu, to Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. I rzeczywiście czasem Bóg robi coś, czy nakłania moje serce do czegoś, co niezgodne jest jakby z moim rozumem. Mój rozum się kłóci, wierci, kręci. Mój rozum, oczywiście ten, który polega na doświadczeniu, bo Bóg często właśnie przekracza moje doświadczenie, robi w moim życiu coś, gdzie ja jeszcze nie byłam. Czy pokazuje mi moje rzeczy, które powinnam zmienić w nowy sposób, albo o których nawet też nie wiedziałam, że we mnie są. Bóg mi to objawia przez swoje słowo. Ale przeciwne są czasem napomnienia, bo że też w jakiś sposób Bóg też napomina. No on jest w tym wolny, może to zrobić jak chce i czasami mnie zaskakuje w tym, jak to się dzieje. Natomiast ja rzeczywiście chcę za tym iść, bo to są napomnienia Boże, które już wiem, do czego doprowadzają, bo znam ten psalm. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Czyli jeżeli nawet nie masz dzisiaj takiego doświadczenia bycia z Bogiem, rozumienia Jego słowa, wdrażania Jego słowa w życie, to jest Twoim, powiedzmy, małym, albo jeszcze nie jest Twoim doświadczeniem, to przez poznawanie słów Pana zobacz, że Bóg będzie właśnie Ciebie i oświecał, i nauczał, tak? Że to Słowo będzie Cię oświecać i nauczać, czyli dawać Ci takie światło i nauczać, będzie Ci zapalać lampka. Wow, to jest do mojego życia, to i to, do tej konkretnej sytuacji. No Bóg to do mnie właśnie mówi w tej sytuacji, kiedy czytam to Słowo. I to się dzieje, bo to Słowo jest naprawdę żywe i skuteczne. Skuteczne. No i też piękne, podoba mi się to, zaczerpnę powietrze otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. I to powietrze, zaczerpnięcia tego, napełnienie się tym powietrzem służy naszemu ciału, tak? I tak samo to pragnienie tych przykazań pańskich, poznawania Jego słowa powinno być też takim naszym wewnętrznym pragnieniem, takim oddychaniem tym słowem. I niech to słowo właśnie też nas tak przenika, jak to powietrze, bo ono ma taką moc. I ostatnie zwrot, co jest dla mnie takie też bardzo mocna modlitwa tego człowieka, tak? No wiadomo, Dawida, ale właśnie też człowieka, popatrz na to tak, że to może być też Twoja modlitwa.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Umocnij moje kroki Twoim słowem. I wiecie, jak ja nie wiem, co robić, jak nie wiem, jaką podjąć decyzję, albo jestem w miejscu takim, gdzieś stoję w miejscu, nie umiem kroku do przodu zrobić, mam wrażenie czasem nawet, że się trochę cofam, to wtedy jeszcze bardziej staram się przylgnąć do słowa i tam szukam odpowiedzi. I to nie jest tak, że otworzę słowo i od razu znajduję. Czasem trwa to tydzień, dwa, miesiąc, ale ja szukam tej odpowiedzi w słowie. Nie szukam gdzie indziej, po prostu ja szukam tego umocnienia moich kroków, każdej decyzji w Słowie Bożym. Żeby to, co robię, było zgodne ze Słowem Bożym, żebym też to mogła widzieć w tym Słowie swoje życie i w taki sposób właśnie iść. Ja tam widzę moje życie. Ja widzę tam zapisane moje życie w tym Słowie. I też widzę, że to słowo ma taki wpływ na moje życie w drugą stronę, że Bóg kieruje mnie na te właściwe ścieżki. I co to, kiedy też ja przyjmuję to słowo, karmię się, nasycam nim jak powietrzem, czytam to słowo, przyjmuję do swojego wnętrza, to wszelka niegodziwość przestaje panować nad różnymi miejscami w moim wnętrzu. Po prostu ja chcę, żeby słowo zajmowało całą mnie, całe moje wnętrze. Tak, i Boża obecność przez to słowo, żeby zajmowała całe miejsce we mnie, tak? Zajmij miejsce swe we mnie. I jest taka piękna pieśń. I wtedy ta niegodziwość odchodzi od człowieka. Naprawdę odchodzi ta niegodziwość, bo zaczyna panować słowo. Kiedy przyjmuję słowo, przyjmuję Bożą mądrość, Bożą obecność, Bożą chwałę. To wszystko, co też, jeżeli przeczytacie Psalm 119 cały, będziecie to wiedzieć. I okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. To jest ten człowiek, dokładnie wie to, co już było 2 dni temu chyba, albo 3, właśnie o tym obliczu Pańskim, żeby się wpatrywać w to oblicze Pańskie. I ten człowiek, Dawid konkretnie, on wie, co to znaczy oblicze Pańskie. Z oblicza Pańskiego też, oprócz chwały Bożej, płynie Boża światłość. I kiedy my zaczynamy się poruszać w światłości, wtedy wyraźnie zaczynamy widzieć, i potrafimy odróżnić dobro od zła, od tego, co jest wolą Bożą, co nie. To nas wzmacnia i potrafimy zobaczyć też drogę, którą Pan Bóg. Właśnie to poruszenie się w światłości. On dokładnie wie, że z oblicza Bożego płynie dla nas światłość. Dlatego tak ważne jest szukanie Bożego oblicza i przebywania w Bożym obliczu, czyli w tej Bożej obecności. W każdym miejscu Twojego życia, w każdym momencie możesz to zrobić, kiedy zwracasz się do Boga. No i takie wołanie ostatnie, naucz mnie, Panie, Twoich ustaw, po prostu naucz mnie Twojego słowa, naucz mnie Twojej woli, naucz mnie tego, co mówisz do mnie, naucz mnie, żeby to wypełniać, żeby to wdrożyć w życie, nie tylko słuchać, ale wdrażać to słowo, po to też jest antidotum, wdrażać słowo. Amen. Amen, amen, chwała Panu. I kochani, mamy dzisiaj o światłości Ewangelię. Sama aklamacja to będzie ostatni werset. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, chwalili Ojca waszego. Amen. No i teraz mamy ten cały fragment, też go bardzo lubię. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To słowo Pańskie. I chwała Tobie, Chryste. I kochani, oczywiście przy całej jakby ilości też moich wad, niedoskonałości, które są, i tego jest dużo, mogę powiedzieć, są przede mną, wszelkiej słabości, na pewno mogę powiedzieć, że Bóg sprawił Jego słowo w moim życiu, że to życie jest światłem dla świata, że to życie bardzo wielu ludzi prowadzi gdzieś, nie? Że dla bardzo wielu ludzi jest tym światłem, które ma rozjaśniać, jest tą podpowiedzią. Bardzo wielu ludzi udaje się poradę, bardzo wielu ludzi ma jakąś prośbę. Oczywiście no,
też nie jestem w stanie przez ułomność wszystkie sprawy odpowiedzieć, zadziałać, ale to nie o tym ta mowa. Mowa o tym, że to moje życie jest komuś pożyteczne, nie? No i zaraz się w skali takiej mikro, czyli tutaj rodzina blisko i gdzieś dalej, nie? Nawet miałem takie drobne zdarzenie. Dzisiaj mam taką dość ważną rozmowę. Nie odebrałem bardzo wielu telefonów podczas tej rozmowy, nagle patrzę, córka dzwoni, mówię, może coś się stało, nie? W sensie Judytka nasza, dzwoni tata, bo zepsuł się samochód, nie? Że po zapaleniu nie da się biegu przełączyć z parkingu na drive, nie? Że no to już stare auto, no wiadomo, wszystko ma prawo się zepsuć, ale mówię, no, zadałem proste pytanie, czy włączyłaś, tak, tak, robiłam to 4 razy, wszystko, no mówi, no nie mam pojęcia w ogóle, o co chodzi, nie? Ja mówię, córko, no teraz mam spotkanie, mówię, no to pojedź tam z autobusem, gdzie miałaś pojechać, bo to tu po mieście, niedaleko. Mówię, a jutro odbierzemy twoje auto, no i poszukamy, co jest przyczyną, nie? No i tu byłem na rozmowie, więc przerwałem tą rozmowę, rozłączyłem się z córką, no i dalej kontynuujemy rozmowę, ale z tyłu głowy pomodliłem się, Panie Boże, no to naprawię to auto, żeby tam, mówię, no... Nawet chodzi o taką też moją osobę, no, że to jest mój czas znowu, żeby gdzieś tam podjechać, coś załatwić, a ja sam nie naprawię, to już trzeba lawetę przy automacie w takiej sytuacji, nie? Bo nawet na luz nie wrzucisz, nie? No i tylko to wypowiedziałem, córka dzwoni jeszcze raz, tato, zadziałało, nie? I ja mówię, no to chwała Panu, się pomodliłem o to, żeby to Bóg zrobił, no i Bóg to zrobił, nie? Jak oczywiście nie wiem, to już tam kiedyś się ewentualnie dowiemy. Ale ja wiem, pamiętam, no jak już o Judytce wspomniałem, ona wielokrotnie powiedziała, no wy macie z mamą takie niesamowite życie, że mówi, wy macie naprawdę piękne, bogate życie. No i tak jest, nie? I to piękne życie, no bogate chodziło może bardziej nie o konto, tylko wrażenia, doświadczenia, no bo to zaraz może się kojarzyć, nie? Jednostronnie. Ale bracie, siostro, no właśnie, warto by dzisiaj przypatrzeć się, czy ja sam o sobie mówię, że jestem solą ziemi, nie? Czy ktoś inny o tym mówi, że moje życie jest solą ziemi? No i tu na pewno ta sól jest taka dość radykalna, znaczy jest bardzo radykalna. No chodzi o to, że sól nie może utracić swego smaku, nie? Sól musi być ciągle słona i to jest to, czego my potrzebujemy w naszym chrześcijaństwie. My potrzebujemy ciągle być dobrej jakości solą. Nie możemy zwietrzeć, bracia i siostry. I są pewne sytuacje w życiu, które sprawiają, że twoja gorliwość wietrzeje, nie? Co wtedy zrobić? No wróć znowu do Bożego prawa, wróć do Bożego słowa, wróć do Bożej miłości, wróć do czasu przed Panem, wróć do bycia z Nim. Nim się napełni. Zauważcie, że ten fragment dokładnie jest zaraz po tych błogosławieństwach, co były wczoraj, nie? Błogosławieni tacy i potem dalej. To jest to samo kazanie na górze. I mówi do nich zaraz Jezus, to wy jesteście solą ziemi. To jest następne jego zdanie. Ale do kogo powiedział? Do swoich uczniów. Wy jesteście solą ziemi. Powiedział do swoich uczniów, tak? Czyli widzimy, nie każdy słuchający gdzieś tam Jezusa wyrywkowo jest solą ziemi. Nie. Ci, którzy na wezwanie Chrystusa odpowiedzą tak. I kochani, uczniostwo wymaga decyzji. My przez chrzest nie stajemy się uczniami Jezusa. Powiem więcej, przez pójście do kościoła, czy regularne chodzenie do kościoła, to jest ważne, nie stajemy się uczniami Jezusa. Uczniami Jezusa stajemy się przez decyzję. Uczniostwo wymaga odstawienia czegoś i wybrania czegoś. Uczniostwo wymaga wyboru. Nie? I trzeba na rzecz uczniostwa z czegoś zrezygnować. Tak. I dzisiaj może warto sobie zadać pytanie, czy dzisiaj ten fragment jest o mnie, czy dzisiaj mogę powiedzieć o sobie dzisiaj tak, ja, Witek, jestem uczniem Jezusa. Nie? Czy ty możesz tak, bracie i siostro, o sobie powiedzieć? Tak, ja z wyboru jestem uczniem Jezusa. A pamiętajcie też, że jeżeli jestem uczniem Jezusa, to Jezus może powiedzieć, nie, jutro nie idź tam, jutro idź tam. Jezus może zmienić cały bieg wydarzeń. Jutro nie spotykaj się z tamtymi, spotkaj się z tamtymi. Albo powie, nie, dzisiaj siedzisz w budzie i się modlisz w ciszy, nie? A dzisiaj no, Bóg, oddajesz się Mu pod panowanie jako uczeń Jezusa i
On ma wpływ na wszystkie twoje decyzje. A wtedy co będzie? Wtedy twoja sól będzie słona. Nie? A wtedy twoje światło będzie świecić i będziesz widział, że to nie dzięki twoim zasługom, ale dzięki niemu. Jemu trzeba powiedzieć tak i pozwolić, by on prowadził twoje życie. I to są, bracie i siostro, najpiękniejsze wybory wśród człowieka. Nie są łatwe, ale są piękne i owoce ich też są piękne dla świata, nie dla nas, nie? Amen. Amen. Tato, ja ci dziękuję za to słowo, które też mi przypomina, też mnie zachęca do nowej gorliwości. Bądź wywyższony, uwielbiony. Tobie chwała, Tobie cześć. Tobie chwała i cześć. O tak. Błogosławię Twoje święte imię. Uwielbiam Cię i wywyższam. I dziękuję za to, co dziś uczyniłeś, co czynisz, co będziesz czynił. Niech Twoje święte imię będzie błogosławione. Ojcze, Tobie chwała i cześć. Aby nasze życie rzeczywiście świeciło dla świata. Panie, ja dzisiaj chcę ponowić moje uczniostwo. I w ramach tego uczniostwa chcę też Cię poprosić. Zabierz to, co mi w nim przeszkadza, a rozwiń to, co chcesz, by było rozwinięte. Tak, Panie. I posyłaj mnie tam, gdzie Ty chcesz. Nie moja, Twoja wola. Niech, Panie, się rzeczywiście dzieje. Poddaję się Tobie, Panie. I oddaję Tobie wszelką chwałę i cześć. I bądź uwielbiony i wywyższony. Chwała Tobie i cześć. Chwała i cześć. Chwała i cześć. Znaczy, miałem taki obraz skrzydeł białych ptaka, tak jakby orła, ale to tutaj nie jestem biologiem, by tu mówić, ale przyglądam się tym skrzydłom i nie ma ptaka. I okazuje się, że te skrzydła są zamontowane do konia białego. To Pegas taki jest, tak? Koń ze skrzydłami. No i siedzi, jeździ to oczywiście. I Bóg mówi do kogoś, że Bóg jakby tak radykalnie przyspiesza twoje życie. Nie dosyć, że to koń, który pędzi, nie, że jedziesz konno teraz, ale Bóg mówi, ja do tego dodaję skrzydeł, że to po prostu on poleci. No. To nie twierdzę, że dosłownie teraz w twojej stanie nie będą skrzydła wyrastać, ale kto wie, jak Bóg będzie chciał, to też to będzie fajny ewenement. To powiedzcie potem, że to po antidotum, a nie, że po jakiejś tam chemioterapii. No, no dobra. Więc myślę, że to jest jakiś taki symbol dla kogoś, że twoje życie tak w Bogu przyspiesza i też temu obrazowi towarzyszy taka jasność, czyli przyspiesza w dobrą stronę. Amen. I jeszcze mam obraz problemów konkretnie z tętnicą. Chodzi o tętnicę, a nie o żyły, że one tam coś nie przepuszczają za dobrze. I Pan Bóg właśnie leczy komuś tę tętnicę. Chwała Ci, Panie. Ja mam obraz czyjegoś brzucha i ktoś ma problem z przepukliną. I Pan Bóg dzisiaj też działa. Działa w Twoim brzuchu. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Przychodzisz z uzdrowieniem. Chwała Ci, Jezu. I też mam takie przynaglenie, by teraz duchowo włożyć ręce na głowę z rakiem, tak. Może to jest ta osoba z glejakiem, która pisze, nie wiem, ale wszelki raku duchowo wkładam ręce na tą głowę i nakazuję Ci, wynoś się z dziecka Bożego. Wynoś się, idź precz. Odbieram Ci wszelką władzę i wszelki autorytet, a tą władzę i autorytet przekazuję teraz Jezusowi Chrystusowi. Chwała Ci, Panie. Bądź błogosławiony. Amen. Bądź błogosławiony, Panie. Amen, amen. I chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Bożego świętego dnia i do zobaczenia. Wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,